Dzień dobry, mam na imię Robert i jestem trenerem. Lubię zajmować się semantyką, syntaktyką, pragmatyką języka, ponieważ tak naprawdę, jak już mówiłem to Państwu kiedyś, analizując Wittgensteina, zrozumiałem, że analizując język, wiemy więcej o ludziach, o strukturach, niż możemy dowiedzieć się analizując samych tych ludzi. Że w ogóle w zasadzie nie potrzeba analizować ludzi, wystarczy przeanalizować język, jakim się posługują. Jeżeli się analizuje język, jakim się posługują ludzie, to wszystko wiemy. To jest po prostu niesamowite, no bo to jest po prostu, bo język jest najważniejszy w ogóle. Aby język giętki powiedział to, co pomyśli głowa, raz był jak piorun i szybki, jasny i prędki. Dobrze, więc język. I uwielbiam takie, jakby to powiedzieć, tropić takie ściemy. To znaczy, ściem nie cierpię, ale, bo ściema to jest nieprawda w zasadzie. A jakby to powiedzieć, brnąc w nieprawdę, brniemy w wielorakiego rodzaju zniewolenie. Na przykład takie, że jak posługujemy się gównianym językiem, to sami stajemy się gówniani. Nasze czyny są gówniane, nasze myśli są gówniane, to co robimy jest gówniane. Po prostu, jeżeli język jest słaby, to jest słabe. Znaczy, oczywiście, nie wystarczy, żeby język był dobry, ale nie na darmo papież powiedział, prawda was wyzwoli, bo prawda jest pierwszym i niezbędnym kryterium do tego, żeby to, co robimy, było czyste, jasne, proste, po prostu dobre, mocne, takie wartościowe. No i właśnie to odnośnie języka. I jak to się ma do keczupu? Bardzo prosto. Byłem na takiej kolacji u moich wujostwa. Bardzo fajni ludzie. Moja ciocia, to wspaniała kobieta, jest taką poczciwinką, która była dyrektorką banku spółdzielczego, ale jest uczciwa, także spokojnie. Pewnie dlatego jeżdżą 20-letnim Volvo. Natomiast chodzi o to, że wujek jest przedsiębiorcą. Także też jest uczciwy. Także, ale są fajni. Ciocia lubi gotować i gotuje naprawdę znakomicie i robi pyszne kanapki. W ogóle jak robi rybę, smaży to po prostu zjawiskowo. A wujek jest takim, wiecie, domowym dociekaczem. Jest emerytem, więc ma na wszystko czas teraz. Zakłada okulary i wszystko wie. Jak wie, tam pasztet, co mówią, ten pasztet jest zrobiony z kurczaków z Brazylii w ten sposób, a jak parówki, no to mówią, nie no, na rynku są tylko dobre te, bo to są, a tamte są robione inaczej. Wszystko wyczyta, robi sobie takie wycineczki, gdzieś tam notuje, no w ogóle takie, wiecie, działkowiec, aktywista. No i siedzimy i jemy kolację. I ciocia robi pyszne kanapki, no pyszne, bo z dobrych produktów, dobrze zrobione, z sercem, takie na bogatości. Jemy sobie, opowiadamy różne rzeczy, jedziemy za chwilę z wujem do warsztatu. I ciocia mówi, pyszny ten keczup. Ja tak się rozsmakowałem w tym keczupie i mówię, ciociu, no pyszny, bo czuć, że dosładzany bardzo mocno, że on jest w zasadzie słodki. No. A więc jeżeli ciocia ma dwa produkty, jeden jest słodki, a drugi nie słodki, to nawet jak one są porównywalne, to ciocia uzna słodki za dobry produkt. No. Ale mówię, ciociu, proszę jeść, cukier jest dobry, cukier jest niemiecki, więc, a jeszcze nic stamtąd, co przyszło, nie było złe, więc proszę cukier jeść, cukier jest dobry, cukier jest niemiecki. To była taka moja aluzja mała do tego, że kiedyś Polska była gigantem w produkcji cukru. Była absolutnym gigantem. Wszystkie te kolejki, które są jeszcze nierozszabrowane przez proli, te szyny gdzieś tam, to one są właśnie kolejkami wszystkie, które kiedyś prowadziły do cukrowni. Ja pamiętam tam, gdzie mieszkałem w Teresinie kiedyś, to w czasie sezonu cukrowniczego były takie hałdy, proszę Państwa, ale gigantyczne hałdy buraków cukrowych, które zwoziły tam ciężarówki, koleje. To było po prostu niewiarygodne. My byliśmy kiedyś gigantem w produkcji cukru, a teraz cukier kupujemy od Niemców. Ja rozumiem, od Niemców kłaść BMW. O, rozumiem, ponieważ w warunkach chałupniczych, czyli w Polsce, jest ciężko zrobić dobry samochód, tak? Natomiast no BMW to jeszcze rozumiem, ale jakąś hybrydę, też w warunkach chałupniczych jest to ciężko zrobić hybrydę dobrą, ale cukier kupować, no ale jak kupujemy węgiel z Rosji, no to coś tym być musi. To chyba jest materiał na osobny program. Wróćmy do keczupu. I teraz tak, ja mówię, ciociu, jeżeli cukier jest coś doschładzane, no to w tym momencie wiadomo, że subiektywnie mózg uzna, że to jest smaczniejsze. Wujek wziął to ze znawcem, powiedział, no, słuchajcie, 43% cukru.
Ja sobie pomyślałem, Jezus Maria, 43% cukru. 43% cukru. No przecież to jest jakaś zgroza. No, czyli mamy butelkę keczupu, tak? Jakiegoś keczupu, tak? Ze względów procesowych, nie powiem jakiego. No mamy keczup, tak? Tutaj jest tam pomidorek narysowany, prawda? I piszę keczup. Keczup. I proszę sobie wyobrazić, że tyle, no tak na oko, 43, no że tyle, to cukier, no niesamowite. Oni pod pretekstem keczupu sprzedają cukier, ponieważ jest cukier tani. Po co robić keczup, uprawiać coś? Jak można mieć cukier i ładować te swoje cukier, dodaje się do tego soję. Mało kto wie, że zasadniczym składnikiem keczupu jest również soja. I te najtańsze keczupy, jest taka firma, która produkuje, to w ogóle się składają z cukru, soi, barwnika i czegoś jeszcze. To w ogóle nie ma nic wspólnego z pomidorami, tam nie wiem, nic. To jest po prostu ściema. Ale nic to, więc 43% to jest cukier. 43% to jest cukier. Ale wujek spojrzał na mnie i powiedział, no ale słuchaj, na 100 gram tego keczupu jednak użyto 180 gram świeżych pomidorów, czyli na bogatości. No i ja pomyślałem sobie, no 180 gram świeżych pomidorów, no dobrze. I pomyślałem sobie, dobrze, cukier, który jest dodawany do keczupu, jest w formie przecież suchej. Przecież on nie przyjeżdża cysternami i go nie wysuszają, tylko dochodzi do tego suchy cukier, prawie do tej kadzi sypią tirem suchy cukier, tak? To ile jest tego w tej kadzi suchych pomidorów? Czyli piszą, ok, na 100 gram keczupu, na 100 gram keczupu dajemy 180 gram świeżych pomidorków. Tak? Tak wygląda pomidorek. Okej. Wziąłem oczywiście w domu wagę, pokroiłem 100 gram pomidora, odważyłem co do grama. Położyłem na taką suszarkę do grzybów i wysuszyłem. I okazało się, że ze 100 gramów pomidora wyszło mi 5,8 grama suchego pomidora. Czyli pomidor w skrócie składa się z 94% z wody. 94% pomidora to woda, 6% no to są tam te pestki, skórki i te wszystkie inne rzeczy. Czyli ze 100 gramów pomidora suszonego, 100, mokrego, powstaje 6 gramów suchego. Czyli jak oni dają tam 180 gram pomidorów na 100 gram keczupu, czyli dają 6, 11, no tak powiedzmy 12 to nie, ale 11. Czyli na 43 gramy cukru dają 11 gram pomidorów. 11 gram pomidorów. Czyli jakby wysuszyć keczup, to cukier pozostanie cukrem i pomidor wyschnie, tak? Więc 11 gram, czyli ile to jest 3 razy 10, 34? 4, można powiedzieć 1 do 4. Czyli można by napisać tak, w naszym keczupie jest 4 razy tyle cukru, ile jest pomidorów. Prawda? Można by tak napisać? No można by napisać, bo po wysuszeniu jest 11 gram, więc 4. 4 razy 10, 40, 4 razy 1, 4, prawda? No 4. 44 gramy. Czyli ładujemy tam 4 razy tyle cukru, ile władowaliśmy pomidorów. Jeżeli patrzeć na suchą masę, jedz, cukier krzepi. To dobre. To jest naprawdę dobre. Która matka kupiłaby coś takiego, jakby przeczytała, że na 11 gram suszu pomidorowego, suchych pomidorów, w suchej masie, jest 43 gramy cukru? Żadna. No przecież powiedzieliby, Boże, jak to szkodliwe. Ale jeżeli piszą, na 100 gram naszego keczupu użyliśmy 180 gram świeżych pomidorów, to nawet mój wujek bardzo czujny powiedział, a, dobre, na wypasie. Jezus Maria. Ktoś to musiał wymyśleć, to hasełko. Ktoś wie, że to, co sprzedają w tych butelkach, jest tyle warte, ile tyle. Wiecie co? Ja chyba wiem, jak wygląda piekło.
Piekło musi wyglądać w ten sposób, że takiemu menadżerowi, który pisze takie głupoty, dają potem przez całe wieki do żarcia ten jego ketchup cholerny z tymi 43% cukru i mówią, żryj to. A on mówi, ja nie chcę już, ja już to żrę od 200 lat. A on powiedział, żryj. Tak będziesz to długo żar, dopóki nie zeżesz całej produkcji. On mówi, ja nie chcę. Żryj. Dawałeś to ludziom do żarcia i pisałeś im ściemy. Żryj. Wyprodukowałeś tego 276 ton. Załóżmy. I będziesz tak długo tu siedział, aż tego nie zeżrzesz. Żryj. I tak wygląda piekło pewnie, że jak się robi takie gówniane rzeczy, to potem się z tym musi obcować. No bo cholera jasna, ze 180 gram, a to się okazuje tylko 6 gram suszu pomidorowego. 6 gram na 100 gram, czyli 11, czyli proporcje cukru do pomidorów wynoszą jak 1 do 4. Na korzyść cukru. Jedz, dziecinko, keczupik, to świeże, to witaminki. O Jezu. Tak, piekło musi tak wyglądać. Taki menadżer potem musi zeżrzeć wszystko to, co zrobił. Po prostu. I to jest piekło. I chyba dlatego piekło to cała wieczność. Bo jak na przykład ktoś na przykład w banku naoszukiwał na kredytach, albo na przykład ukradł 10 miliardów z banku, to potem musi tak długo tam siedzieć, aż odpracuje te 10 miliardów. A odpracuje 10 miliardów. I właśnie pewnie tak to wygląda. No nic. Nie będziemy dzisiaj brnęli w takie smuty. Jest niedziela. Wszystkiego dobrego.